Cześć! Zauważyliśmy, że bardzo często pada od Was pytanie, jak działa cisza, fajka wodna. I postaramy się w tym filmiku Wam to wytłumaczyć. Zapraszamy do słuchania i oglądania. Cisza się składa z cebucha, z korpusu, dzbana, węża i ustnika. I jeszcze w dzbanie mamy rurkę znożeniową, która wychodzi z korpusu, znoży się zawsze w wodzie. No i jak to działa? Może mała prezentacja, mam tutaj ustnik, zaciągam się poprzez ustnik i wylatuje dym. I skąd to się bierze, co to jest w ogóle ten dym? Dym się bierze z odparowanej glicyryny, z substancji, którą mamy w środku w cybuchu. Mamy tutaj nakładkę, gdzie trzymamy węgielki. No i jak widzicie, tutaj mamy rozpalone węgielki, bardzo gorące, nie polecam dotykać. Pod nakładką, gdzie trzymamy węgielki, w tym przypadku akurat mamy kamyczki. Może być to tytoń, żel, pasta, herbale. Wszystko, co jest mokre, jesteśmy w stanie z tej substancji odparować glicyryny z aromatami. Tak żebyśmy mieli właśnie dym i smak. Ponieważ dym to jest odparowana glicyryna z aromatami. To nie jest para wodna. To jest ta wilgotność, która znajduje się nam w tej substancji, którą mamy w środku w cybuchu. Jeśli się zaciągamy, tworzymy tutaj w tej części podciśnienie. I żeby nam ciśnienie się wyrównało, jest zaciągane poprzez powietrze stąd, idzie przez węgielki, to powietrze się nam rozgrzewa, przechodzi przez substancje w cybuchu, w tym przypadku kamyczki. Te kamyczki są rozgrzewane, odparowana jest gliceryna z aromatami i idzie dalej tą częścią, dalej przez rurkę znożniową, filtruje nam się przez wodę, a następnie przez otwory tutaj w korpusie idzie nam przez węża aż do ustnika i się zaciągamy tym odparowanym dymem. Już wiemy, co się stanie, jak się zaciągniemy, ale co się stanie, jak dłuchniemy węża. Wylatuje nam dym przez tak zwany odpowietrznik. W środku odpowietrznika jest kulka i to jest taki zaworek jednokierunkowy. Zaciągając się, ta kulka siedzi nam na łożu i uszczelnia ten zaworek. Jeśli dmuchniemy, kulka się podnosi i z dzbana wydmuchujemy dym. Robimy to w tym celu, żeby oczyścić dzban z tak zwanego starego dymu, delikatnie fajeczkę przedmuchać. I robimy to w przypadku, gdy powiedzmy z jakieś 5 minut fajka była niepalona, ten dym się robi nieprzyjemny, wydmuchujemy go, tak żeby zaciągnąć się świeżym. Zalecamy raz na jakiś czas fajeczkę przedmuchać. Bardzo ważne jest, żeby rurka znożeniowa była znożona odpowiednią głębokość, tak żeby te bąbelki mogły się pojawiać, bo jeśli by było, załóżmy w ogóle nie byłoby wody, byśmy po prostu mieli tylko taką rurkę w powietrzu, to ten dym byłby bardzo ostry, nieprzyjemny. Dlatego ta woda nam delikatnie łagodzi ten smak, tą ostrość i staje się wszystko bardzo przyjemne. Podczas palenia ciszy jest bardzo ważne, żeby zachować odpowiednią temperaturę podgrzewania tego, co mamy w cebuchu, czyli nie palimy za rzadko, nie palimy za często. Staramy się utrzymać stałą temperaturę, bo inaczej to, co mam w środku, będzie nam się przypalało. Czyli zamiast się prażyć, odporować na glicyrynę, będzie się spalać, troszeczkę jak papieros i wtedy będzie bardzo nieprzyjemny, gryzący smak, tak że tutaj bardzo z tym uważamy. Jeśli dla Was coś jeszcze nie jest jasne po tym filmiku, śmiało piszcie w komentarzu, bardzo chętnie na to odpowiemy, tak żeby to było dla Was bardzo zrozumiałe, bo dzięki temu Wasze umiejętności palenia ciszy będą się podnosiły i chmury i smak będzie coraz lepszy. Zapraszamy do oglądania reszty naszych filmików i nigdy będzie z Wami, trzymajcie się.